nocy. Mógłbyś przyjść, ale zaraz, natychmiast, bardzo cię proszę. No tak, może i po północy, ale bardzo niewiele. No skądże? Najwyżej 2 minuty. Tak, tak, stało się. Powiem ci, jak przyjdziesz, co ci powiem. Stało się coś i dlatego cię wzywam. Alek? Alek nie żyje. No nie serce. Od razu ci powiedzieć? Och, wolałabym dopiero, jak tu przyjdziesz. No wiesz... No więc dowiedz się. Zabiłam go. Sama go zabiłam. Zastrzeliłam go. Tak, zastrzeliłam. Czekam. Tak. No więc przede wszystkim trzeba wezwać lekarza. Strzeliłam w samo serce 2 razy, na pewno nie żyje. Medycyna sądowa zna wiele wypadków przeżycia takich postrzałów. Ale ich nie przeżył. Musisz się z tym pogodzić, Tim. To niesłychane. Niemożliwe. Ty... Alek, przecież... Myślałam, że oswoiłeś się z tego rodzaju sprawami, adwokat z taką praktyką. No, wiesz... Owszem, ale moja specjalność to cywilistyka. W sprawach karnych orientuję się raczej teoretycznie. Ej, wy obydwaj orientowaliście się raczej teoretycznie we wszystkim. To właśnie jedna z przyczyn, dla których go zastrzeliłam. Heleno, nic nie wiesz. Nigdy nie byłeś żonaty, pewnie nigdy nie miałeś w ręku pistoletu. No, nie zapominaj, że jestem z pokolenia, które było na wojnie. Z pokolenia Alka. Zapnij szlafrok, bo zmarzniesz. A skąd wzięłaś rewolwer? To rewolwer Alka. On jest z pokolenia, które było na wojnie. Po prostu go nie oddał, odchodząc do cywila. Czy zdawał sobie sprawę, że umiera? A bo ja wiem, krzyknął tak głośno upadając, że... Biedny stary Alek. Ale co, pokłóciliście się? To musiało nastąpić... pod wpływem nagłego impulsu, co? Dla niego to przyszło rzeczywiście nagle, nie spodziewał się niczego. Niesłychane. A ty? Ja, myślałam o tym od czasu do czasu. Dlaczego to zrobiłaś? Bo on był stary i zanudzał mnie, trzymał mnie stale przy sobie, a ja chciałam żyć. No żyć. Mogłeś wystąpić o rozwód. A tam w razie rozwodu zostałabym bez grosza. Napij się trochę, Tim. Nie, dziękuję. Dziękuję, tu. Przy nim... A jak chcesz, ja się napiję. Powiedz mi, właściwie... jaka ma być moja rola tutaj? Czego się po mnie spodziewasz? Alek był moim najlepszym przyjacielem. No właśnie, jesteś jedynym człowiekiem, na którego mogę liczyć, który mi może pomóc. Pomóc? Ja? W jaki sposób? Poradź mi, co teraz zrobić. No, wiesz, sporo już potrafiłaś zdziałać bez mojej pomocy. I rzeczywiście, ale dalej już sama nie potrafię. Trzeba zwrócić się do jakiegoś pierwszorzędnego adwokata od spraw karnych, jakiegoś bardzo znanego i obrotnego. Następnie, i to jak najprędzej, zawiadomić policję. Ja bym stawiał na chwilową utratę władz umysłowych.
Tak, tak byłoby najrozsądniej, no i najbezpieczniej. Nie, Tim, nie, to nie dla mnie. Nie mam zamiaru tłumaczyć się nawet chwilowym zachwianiem równowagi umysłowej. Po procesie kazaliby mi siedzieć Bóg wie jak długo w domu wariatów. No, w klinice psychiatrycznej. Wszystko jedno, wcale mi się do niej uśmiecha, jakkolwiek by się nie nazywało. Tak, istnieje jeszcze działanie w obronie własnej. No, ale w tym wypadku wątpię, żeby to się dało udowodnić przed sądem. A nie mógłby to być przypadek? Owszem, mógłby, gdyby sąd uznał za możliwe, że po północy w tym zabójczym negliżu czyściłaś ciężki rewolwer nieużywany od czasu wojny. No więc dobrze, to nie był wypadek, miałam swoje powody. Te powody nie trafiłyby chyba do przekonania ławie przysięgłych. A zależy mi na tym, żeby w ogóle nie stanąć przed sądem. Jak to nie stanąć? Byłeś przecież najlepszym przyjacielem Alka i także trochę, no troszeczkę i moim, prawda? Gdybyś żywił dla niego jakieś uczucie, postarałbyś się mi pomóc. Heleno, ja nie rozumiem. Heleno, czego chcesz ode mnie? Chcę, żebyś mnie z tego wyciągnął. Przez pamięć na Alka, przez pamięć na te wspólne spędzone przez nas wieczory, tu, w tym pokoju. Ja robiłam na drutach, pamiętasz? Albo stawiałam pasjansa, a wy opowiadaliście ciekawe historie kryminalne. No to przecież była zabawa, Heleno. Dwóch starszych panów i jedna młoda dama przy kominku i kieliszku koniaku opowiadali sobie przygody Megreta i Herkulesa Poirot. Bardzo rzadko chodziło o prawdziwe zbrodnie i procesy. Gdybym przypuszczał, że to nasunie ci myśl... Bzdura, no nie łącz tych rzeczy, proszę. Jakże jestem od was młodsza o 20 lat, ale nie o tyle głupsza. Po prostu myślałam, że jako prawnik i amator kryminałów, który zna na wylot twórczość Agaty Christie, Simonsa, Simenona i całą bez mała czarną serię Jacka Duhamela, że coś ci przyjdzie do głowy. Chcę, żebyś coś wymyślił. Ty i Alek wiedzieliście wszystko na temat zbrodni. Więcej niż nie jeden adwokat od spraw karnych. Zastanów się i wymyśl coś, Tim. No, Tim. Heleno, włóż jakiś sweter albo co, bo zaziębisz. Moja droga, żądasz ode mnie pomocy, ale bynajmniej nie w uczciwych zamiarach. On przecież mógł się sam zabić. No, można samemu wpakować sobie kulę w serce, ale jedną, nie dwie. Strzeliłam dwa razy, bo chciałam się upewnić. I upewniłaś się. Ale nie rozumiem, dlaczego? Dlaczego właściwie? Dlaczego to zrobiłaś? On cię tak kochał. No wszystkim ci ustępował. Nigdy nie byłeś żonaty, Tim. Nie dalej jak wczoraj radził się mnie, jaką ci sprawić niespodziankę na urodziny. Te jego idiotyczne niespodzianki. I która kobieta po 30 obchodzi urodziny Bęcwa? Kobieta kochana przez swego partnera. Kobieta, która umie kochającemu ją mężczyźnie sprawić przyjemność, okazując radość z prezentu. Och, te uprzejmości pokolenia przedwojennych epuzerów. Lepiej byś pokręcił głową, co z tym wszystkim zrobić. No cóż. Masz przed sobą dwie możliwości. Jeśli chcesz uniknąć procesu. No, słucham cię. Każda z nich łączy się z wielką ilością rujnujących nerwy przeszkód. A więc najpierw musielibyśmy się zastanowić nad tym, jak ukryć zwłoki. To przede wszystkim. Tak. Następnie trzeba by znaleźć jakieś wytłumaczenie stałej nieobecności Alka. On ma przecież liczne obowiązki, jak każdy mężczyzna w jego wieku i na jego stanowisku. Ukryć zwłoki. Tak się przeważnie robi, prawda? Tak, ale to się przeważnie nie udaje. Metod tych, którym się udało, nie znamy i nie poznamy nigdy. Możemy się ich tylko domyślać. Jeśli idzie o ukrycie zwłok, to udałoby się może przenieść je do windy i zwieść na dół, ale ponieważ żadne z nas nie ma samochodu, wątpię, czy to by się nam na coś przydało. Oj, wolałabym, żebyś nie używał słowa zwłoki. Mimo wszystko to przecież Alk. Na ten temat można by się spierać, no ale nieważne. Chciałem jeszcze dodać, że istniałaby możliwość usunięcia Alka,
kawałkami. Kim? Wiem coś, nie coś o tej metodzie. Och, nie ma mowy, to nie Edgar Wallace, to życie. Ja też, nie chcę słyszeć. Szkoda, że w nowym budownictwie nie ma takich przepaścistych piwnic, jak bywały dawniej. Musielibyśmy przy tym wymyśleć jakieś prawdopodobne wyjaśnienie, gdzie się nagle podział szanowny, zamożny i szczęśliwy w małżeństwie obywatel, profesor filologii i działacz. Zapewne. Często wyjeżdżał, również i za granicę. Czas, który upłynie, zanim koledzy uniwersyteccy spostrzegą jego nieobecność, może być znaczny, ale przecież ma swoje granice. Gdybyś przemyślała konsekwencje swego czynu, nie zastrzeliłabyś Alka. Myślę, że się mylisz. Myślę nawet na... A nawet na pewno wiem, że zastrzeliłabym go. Nic mnie nie mogło powstrzymać. Jak to? Byłaś taką dobrą żoną, Heleno. Tak uważał także i Alek. Niewiele młodych kobiet przesiadywało w tym ponurym gabinecie z dwoma starymi dziwakami. Bo za takich nas z pewnością uważałaś, co? Czy wiesz, że to jedyny pokój z widokiem na rzekę? A Alek zakrywał ten piękny widok tymi wstrętnymi zasłonami. No cóż, książki płowieją na słońcu. Kobiety także płowieją. Popatrz tylko na mnie, Tim. To już niedługo, Tim. Więc nie mam zamiaru spędzić następnych lat w zakładzie dla umysłowo chorych. I żeby potem wszyscy traktowali mnie jak wariatkę? Nie! Tylko nie to. Uspokój się, Helen. Uspokój się. Zastanówmy się... Czy Alka nie mógł zamordować ktoś obcy? Ktoś, kto się tu dostał z zewnątrz. O, właśnie. Gdzie tu jest drugie wyjście? Awaryjne. Tylko schody przeciwpożarowe z balkonu, tu z tego pokoju. Ale teraz nie, zaczekaj, nie odsłonię okna. No. Zasłony były cały czas zaciągnięte i z zewnątrz pokój wyglądał na nieoświetlony. Nawet dla kogoś stojącego na tym balkonie. Mógłby teraz ktoś cię zauważyć. Aha, tak, tak, masz rację. No ale załóżmy, że jakiś bandzior chciałby się dostać do któregoś mieszkania przez okno. No to wybrałby oczywiście okno nieoświetlone, ale za to otwarte. Ale to jest zawsze zamknięte. Nie bądź naiwna. Otwórz je po prostu. Jeżeli by ten człowiek uchylił zasłony i stwierdził, że pokój, choćby oświetlony, jest pusty, a w chwilę potem zostałby zaskoczony przez Alka, to mógłby wpaść w panikę i zastrzelić go. Tak uważasz? No, ty spałaś, usłyszałaś strzały i wbiegłaś z sypialni do gabinetu. O, rozumiem. A co? Ty się teraz przyczesujesz? Lepiej uważaj, Heleno, uważaj, co mówię. Dużo zależy od twoich pierwszych zeznań, więc zorganizuję to w taki sposób, żebyś nie musiała odpowiadać na za wiele pytań. A więc... Usłyszałaś strzały i wbiegłaś do gabinetu. Tak. Popatrz. Popatrz. Mamy szczęście. Kule utkwiły w klatce piersiowej i krwi jest tylko trochę na ubraniu. Tak, to mniej makabryczne. No, nie, tak. Nie o to chodzi. Dzięki temu nie będzie śladów wskazujących, że zamordowano go w tym miejscu, koło biurka. Ależ on ciężki, pomógł mi go przeciągnąć. Bardziej na środek. O, tak. Tak, tu go mogła dosięgnąć kula z balkonu. O. Bardzo mądrze to wszystko wymyśliłeś. No, widzisz teraz sam, dlaczego byłeś mi niezbędny. Chwileczkę. Popatrz. Za siebie. Gdzie znam? No, za siebie, na dywan. No, nic specjalnego tam nie ma. Nie widzisz coś, co się stało z dywanem? W miejscach, gdzie przeciągaliśmy Alka, wszystkie nitki zczesały się w jedną stronę. Ach, to nie tragedia, że zaraz odkurzasz. No, tylko nie odkurzasz. Ale to lub zostawi jaśniejszą plamę, którą nawet idiota zauważy. Aha, podgarnę nitki dywanu ręką. O, a ty zabierz rewolwer, masz. On nie miał na niego zezwolenia. A powiedz mi jeszcze, gdzie są naboje? A w tej szufladzie, weź sobie sam. W porządku. Teraz. Wiesz co? No. Myślę, że powinniśmy powiedzieć, że Alek był już w sypialni, a kiedy usłyszał jakiś hałas, poszedł zbadać, co to jest. Tak.
Tak, tak na pewno to się odbyło. Był już w sypialni, tylko nie zdążył się jeszcze rozebrać, a więc strzały obudziły mnie i pobiegłam do gabinetu, dobrze? Dobrze, tylko pan skoncentruj się, gdy przyjdziecie. Tak. Tak. To bardzo ważne, skoncentruj się. Dobrze, Tim. A czy sądzisz, że cokolwiek po mnie widać, czy wyglądam jak przedtem? No nie, 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 bądź dzieckiem. Ludzie nie wyglądają inaczej po popołudnieniu, no, po czymś takim. To tylko konwencja literacka, którą posługują się pisarze, mówiąc o ludziach nękanych wyrzutami sumienia. No to dobrze, to bardzo dobrze. Tak, ale w twoim wypadku to wcale nie aktualne. Wyrzutów sumienia bynajmniej u ciebie nie dostrzegłem. A co mam... Co mam jeszcze zrobić? Znaczy, co nam zostało jeszcze do zrobienia? No już nic. Zasłony przed drzwiami balkonowymi, do których prowadzą schody przeciwpożarowe, są dobrze zaciągnięte. Drzwi od balkonu tylko przymknięte. Pozostaje ci jedynie zawiadomić policję. No i dobrze pamiętać, co masz mówić. Myślę, że dobrze będzie, jeśli zastaną mnie płaczącą. O tak, tak. Tak, możesz płakać. Zresztą naprawdę mi się chce płakać. Dopiero teraz. Ach, pozwól, że zostawię cię na chwilkę samego. Pójdę po chusteczkę. Tam jest? Heleno? Heleno? Wiesz, nie dziwię się, że Alek sprawił sobie zasłony na te okna i oszklone drzwi. Patrz, jak słońce już operuje nawet przez zasłony. No jak nic, zniszczyłoby książki. Bardzo tam jasno za oknem? No dopiero słońce wschodzi. Otwórz firanki i spójrz przed siebie. Tak. Heleno! Jak mogłaś? Jak mogłaś, Heleno? Przecież tu nie ma ani drzwi, ani balkonu, ani żadnych schodów. Nawet grzymsu żadnego nie ma. Nikt tu nie mógłby się dostać z zewnątrz. No teraz ci nie przebuduję kamienicy, ale i tak dam sobie radę. Bądź spokojny. Co to? Kto? Ręce do góry. Sierżancie, odczekajcie weterynata. A pan doktorze, proszę się zająć zamordowanym. Heleno. Daruj, Tim. Przy okazji szukania chusteczki zadzwoniłam po policję. Sam rozumiesz, że po tym, co się stało, bałam się o swoje życie. Przecież mnie też mogłeś zastrzec.